W tej lekcji porozmawiamy sobie o podejściu backupowym do naszego Jenkinsa. W jaki sposób możemy to rozwiązać? Metod jest kilka, kilka jest sposobów, jest kilka sposobów, jeżeli chodzi o konfigurację, którą możemy wykonać i podejście do tego. Przedstawić koncepcyjnie kilka metod, a później wybierzemy sobie ze dwie i spróbujemy zrobić właśnie tą konfigurację. Przejdę na stronę Draft.io. Tutaj będziemy mogli sobie tworzyć po prostu diagramy, które w łatwy sposób ułatwią nam tą po prostu prezentację. A więc wyobraźmy sobie, że mamy właśnie taki serwer z Jenkinsem. Ja go tutaj podpiszę żeby było łatwiej nam go po prostu rozpoznać w całej tej tutaj konfiguracji i to jest odpowiednik obecnej naszej konfiguracji. Mamy go skonfigurowane na jednym nodzie. Jeżeli zniknie nasz ten serwer, nie będzie on dostępny, czyli nie będziemy mogli z nim się podłączyć. Oczywiście, nasz serwer działa tak, jak możemy sobie to zobaczyć w tej chwili. Udało nam się podłączyć, podłączyliśmy się, wszystko jest ok. Jednak może się wydarzyć taka sytuacja, że będziemy chcieli zaktualizować tego naszego Jenkinsa. Dobrze jest w takim środowisku mieć drugą maszynę, która w tym przypadku będzie jej klonem jeden do jednego, można tak powiedzieć, dodatkowym środowiskiem osobnym, która w tym przypadku będzie pełnić rolę takiego środowiska dev. Napiszemy sobie Jenkins dev, a tego zmienimy na Jenkins prod. I mamy dwa środowiska. Oczywiście one są niezależne i w tej sytuacji, kiedy pada nam ten to środowisko to tutaj możemy powiedzieć, że mamy taką kopię starszą, można powiedzieć, z przetestowanymi jakimiś dodatkami, ale nie zawiera tych wszystkich użytkowników, tych wszystkich projektów, które tutaj posiadaliśmy. Oczywiście możemy zrobić tak, że synchronizacja między tymi maszynami odbywa się w tą stronę, tak, czyli z Jenkinsa prodowego na Jenkinsa dev po zatwierdzonej aktualizacji jest robiona synchronizacja, tak, że to środowisko ma zawsze działać, a to środowisko jak najbliżej ma odzwierciedlać to, co się z tym środowiskiem produkcyjnym dzieje. Czyli mamy takiego devowego i możemy sobie ustalić, że tutaj, na przykład, nasza synchronizacja jest co 48 godzin. tak Po prostu to środowisko dewowe jest czyszczone i jest w kółko przywracane co 48 godzin nasza konfiguracja. Tak Czyli zawsze mamy środowisko, które odpowiada nam w, można powiedzieć w takich 100%. No i tutaj możemy najwyżej stracić konfigurację z dwóch w tym przypadku dni lub na przykład jednego dnia tak w zależności jakie tam prace robiliśmy oczywiście możemy sobie ustawić na 24 czy tam mniej tą liczbę godzin i jakby ten Czas utraty po prostu akceptujemy, tak? Jeżeli tutaj były jakieś zmiany robione, coś się stało z tym serwerem, że on jest niedostępny, no to tego możemy przemianować na naszego produkcyjnego i on wtedy będzie dostępny, ale będzie miał ten lak 48 godzinny, tak? Czyli brak po prostu tych danych. Możemy też zrobić na takiej zasadzie, że zreprodukować to nasze środowisko, tak? Czyli tych naszych hostów, żeby było takie, można powiedzieć, dobre HA. Czyli tutaj tą konfigurację, którą tutaj mamy. Ja sobie pozwolę ją ubrać w taki kartonik, który nam to troszeczkę przysłoni. Jednak. Oj, może ja sobie wybiorę tutaj prostokąt, jest prostokąt. Mamy square cały czas. okej, okay. O, dobra, tutaj będzie znacznie lepiej. no, Możemy sobie zobaczyć, że jak sobie utworzymy to właśnie nasze środowisko HA. Mamy tutaj HA Jenkins Configuration. No to w tym przypadku, jak zabraknie nam tego hosta, dalej będzie działać, ponieważ będzie świadczona usługa przez dwa następne. No oczywiście, tutaj potrzebujemy jakiegoś interfejsu. To, co w tym przypadku zrobiliśmy sobie na naszej konfiguracji, że pomimo tego, że usługa działa na naszym jednym hoście, czyli my nie mamy tutaj tych hostów. Nie mamy tutaj tego hosta i tego hosta i jest jak najbardziej hostowana po prostu strona i ta komunikacja oczywiście jest w dwa kierunki. Ja tutaj dodam strzałkę, żeby było to lepiej widoczne. Jednak możemy to zrobić też w taki sposób tą konfigurację i zabezpieczyć nasze środowisko, że ono będzie miało tutaj load balancer, który będzie się po prostu komunikował z tymi e, trzema e, hostami. Można to zrobić na zasadzie najlepiej jeden Active dwa pasywne, czyli w tym przypadku ten na przykład jest dostępny cały czas, kiedy on zniknie, ta komunikacja robi się pasyw, a ta na przykład Active lub ta Active, tak? w zależności jak sobie to skonfigurujemy. Kiedy wróci nasz host z powrotem, to ta znowu robi się pasyw, ta robi się pasyw i ta e, zmienia się na active. Wtedy mamy jakby synchronizację pomiędzy trzema tymi hostami. Synchronizację, można powiedzieć nie do końca, ponieważ jest tutaj dodatkowo yy, poza tym Jenkinsem wspólny storage. I tutaj on się komunikuje po prostu yy, z tym storage'em. Ja to sobie przesunę tak, żeby było lepiej widoczne te strzałki. O, w ten oto sposób on tutaj się komunikuje z naszym Jenkinsem i no oczywiście, nie mamy tego storage'a, nie działa nasz Jenkins, ponieważ storycz musi być wspólny. Nie może być tak, że tu jest storycz, tu jest storycz, tu jest storycz, bo nie będziemy mieli synchronizacji danych. Oczywiście można tutaj zrobić jakąś macierz taką sieciową, tak, czyli w tym przypadku nie jeden pojedynczy dysk, tylko wrzucimy macierz dyskową, która jest bardziej wysoko odporna na awarie lub na przykład możemy zrobić jakiś storage sieciowy, który bazuje po prostu na replikacji, czyli tu jest automatycznie robiona replikacja, tu automatycznie replikacja i tu automatyczna replikacja i może to być na przykład nie wiem, Glaster FS czy innego typu takie rozwiązanie, które właśnie jest takim storage'em ale on jest na poszczególnych hostach, nie jest to osobna na przykład instancja. No i wtedy oczywiście mamy takie wysoko wydajne środowisko, czyli znika nam ten host, te dalej działają i propagują stronę. Ten ma też problem, dalej działają i propagują stronę. Nawet możemy wtedy zrobić takie update'y, czyli to nie jest spowodowane awarią, tylko maintenance. Aktualizujemy tego hosta, ten jest niedostępny, wraca Aktualizujemy tego hosta, jest niedostępny, wraca. Wszystko jest ok, aktualizujemy trzeciego hosta, ten jest niedostępny, wraca. No i oczywiście wtedy mamy zapewnioną taką, można powiedzieć, redundancję tych danych i oczywiście wysokie skalowanie tego naszego środowiska, bo na przykład będziemy potrzebować kolejnego węzła. Tutaj ja sobie pozwolę wkleić. O, troszeczkę rozszerzymy ten, ten nasz prostokąt, żeby to było bardziej widoczne. Aj, źle mi się to skopiowało. O, tak, Teraz powinno być OK. No dobra, nie chce nam się przesunąć, ale wiemy o co chodzi. O, i ten jest nowym naszym klastrem, który ma z powrotem komunikację. Tu podłączamy do naszego. Klastra sieciowego, który w tym przypadku jest naszym storydzem, i mamy rozbudowane o Czwarty węzeł, który również podłączamy tutaj, jest jako aktyw-passive. Kiedy jest konieczne jego wywołanie, to on działa, kiedy nie, to jest on dostępny. No i w tym przypadku ten Jenkins devowy już tak nie jest nam potrzebny, ale oczywiście warto go mieć, jeżeli chcemy testować jakieś dodatki, które w żaden sposób nie będą wpływać na to nasze całe konfiguracje off. Tą produkcyjną, tak, no bo tutaj to mamy offline, możemy tutaj coś zmienić. Jeżeli coś zepsujemy, to co 48 godzin mamy taki czysty reset, i znowu mamy nasze środowisko aktualne po prostu wyczyszczone o te niefortunne zmiany. No i lepiej to robić tutaj niż na naszym środowisku produkcyjnym, które no niestety się rozprapoguje na trzy hosty. Możemy też zrobić po prostu backup takich naszych danych, czyli osobny storage gdzieś, gdzieś daleko i po prostu wtedy mamy tutaj synchronizację dodatkową, zapewnianą, tych naszych po prostu danych. Czyli tutaj mamy dane plikowe, jakieś zawarte naszego Jenkinsa i je po prostu synchronizujemy do zewnętrznego storage. Na przykład, nie wiem, niech to będzie S3 bucket na AWS, lub też jakieś lokalne rozwiązanie, tak? Nie musi być to chmurowe. Jednak wiadomo, że jak jest w chmurze, to w tym przypadku, jak nam spali się na przykład nasza lokalna serwerownia, czy też budynek, to Mamy to zapełnione w chmurze, dane są w chmurze i możemy je zrestorować. Oczywiście rozwiązanie smultum, możemy to robić e, kopie na taśmy, możemy robić właśnie kopie rsynków plików lub też możemy skorzystać z innych mechanizmów, czyli na przykład możemy skorzystać z konteneryzacji. Nie jest aplikacja bezpośrednio odpalona tutaj, fizycznie zainstalowana, tylko w środku mamy kontener. E, wyobraźmy sobie, że jest to ikonka, którą ja sobie tutaj wybiorę, która... O, wyobraźmy sobie, że jest to kontener, który tutaj nam działa. No i oczywiście konfiguracja dalej jest taka sama, tak? Też jeżeli potrzebujemy więcej tych węzłów kontenerowych, to też możemy zrobić w ten sam sposób. Znowu ustalamy, że tutaj jest na froncie. Nasz load balancer, który kieruje odpowiednio ten ruch, po prostu przełącza aktyw passive a tutaj mamy kontenery uruchomione, które w tym przypadku są lepszym rozwiązaniem, bo jeżeli ten kontener nam się zepsuje, to nie musimy robić rekonfiguracji od nowa hosta, tylko po prostu przebudowujemy kontener na konkretnej wersji i go uruchamiamy. Storage dalej mamy osobno. Tylko znowu, właśnie ta kwestia danych pozostaje przy tej konfiguracji. Tak, już nie martwimy się jakby systemem operacyjnym, bo tutaj możemy mieć Ubuntu, tutaj Debiana, tutaj na przykład CentoS-a, a tutaj Retrata i wszystko będzie uruchomione na kontenerach i będzie działać. Po prostu tak samo, tak? bo nieważne co jest pod spodem, ważne co jest w tym przypadku na wierzchu, czyli nasz kontener, który będzie właśnie zapewniał. Tą wersję, i możemy robić tak, że właśnie tego wyłączamy z tej naszej komunikacji osobnej w tej konfiguracji. Wystawiamy na przykład jakiegoś tutaj nowego naszego browsera i tu aktualizujemy osobno oczywiście tego hosta. Aktualizujemy tak, i tutaj mamy wtedy nowszą po prostu wersję, odpalamy. No oczywiście też pozostaje kwestia, czy te właśnie korzystanie z tych danych które tutaj znajdują się na naszym storage'u nie wpłynie na te hosty. Oczywiście można to zrobić, żeby na przykład odpiąć te dane i mieć je tutaj w formie takiego lokalnego backupu, czyli resynkowane też lokalnie i już podłączyć pod inny lokalny storage i wtedy możemy sobie tutaj przetestować nowszą wersję. Jeżeli coś się zepsuje, czyli ten kontener jest niedostępny, to cofamy te zmiany Odpinamy, podłączamy się z powrotem do właściwego naszego storage'a, czyli właściwej tutaj w tym przypadku konfiguracji naszego volumena i raz jeszcze podłączamy już do właściwej konfiguracji, jeżeli chodzi o nasze proxy i wracamy z naszym tutaj już nowym kontenerem w tej wersji, która jest adekwatna do tych innych i ta konfiguracja też może być znacznie prostsza od tej wcześniej, wcześniejszej, której wszystko robiliśmy bermetalowo. No i tak jak mówię, możemy robić rsync, możemy robić poprzez właśnie te dodatki do naszego Jenkinsa tą kopię, tak, bo też mamy moduły które w tym przypadku realizują takie zadanie, czyli tworzą naszą kopię zapasową i wtedy możemy te pliki po prostu sobie synchronizować, zgrywać na pendrive'a, zgrywać na taśmę, jak dla nas po prostu będzie wygodniej. I wtedy możemy je w tym przypadku odtworzyć, czyli po prostu zepsuł nam się ta cała konfiguracja, zepsuł nam się storage, naprawiamy ten storage, nie mamy właśnie tych kontenerów, przywracamy je. Z konfiguracji, czyli w tym przypadku właśnie odtwarzamy je i robimy restore naszej danych. No i oczywiście, po paru tam minutach czy godzinach, w zależności jak mamy to duże środowisko, możemy mieć odtworzone całość właśnie skopii. Jeżeli chodzi o kopiowanie ręczne, to w następnej lekcji pokażę Ci, jak to wykonać. Jakie pliki są ważne, na jakie zwrócić uwagę i gdzie możemy, patrząc w Jenkinsie, być zalogowanym i zobaczyć sobie, gdzie te dane są przechowywane oraz w całej konfiguracji. No i potem w kolejnej lekcji zobaczymy sobie na. Już konkretnym dodatku, jest ich oczywiście kilka, warto wybrać ten jeden i z jednego korzystać, oczywiście patrzeć, który, jakie ma wady, jakie ma zalety, tak? czy kopiuje nam wszystko, czy kopiuje tylko pliki konfiguracyjne. My na przykład musimy zadbać o bazę użytkowników, tak? no bo dobrze wiemy już, że nasi użytkownicy mogą być autoryzowani lokalnie lub poprzez jakieś zewnętrzne źródło może to być zewnętrzne źródło nasz system czyli bezpośrednio pliki konfiguracyjne systemu i stamtąd będą brani użytkownicy lub też na przykład zewnętrzna baza danych, jak baza danych LDAP. No i jeżeli chodzi o tą krótką lekcję podglądową, to to wszystko. Zapraszam Cię do kolejnego materiału.